kości dziecka jest trudno złamać. Naprawdę, musi być bardzo, bardzo duża siła przemowy. Są to z reguły zadania wysokoenergetyczne, czyli my to nazywamy w swoim żargonie wysokoenergetyczne badanie. To jest, znaczy, że musi być bardzo duży uraz, bardzo duża siła przemowy, żeby taką kość złamać. Najczęściej są to złamania bez przemieszczenia. Mówimy o tak zwanych złamaniach ziemnogałązkowych. Dlaczego? Dlatego, że ta kostna jest tak gruba, że ona nie ulega uszkodzeniu, nie pozwala na przemieszczenie. Najczęściej są to załamania kątowe, widzimy wgniecenia, ta kostna jest troszkę podminowana. To jest tak, jakbyśmy chcieli złamać taką młodziutką, zieloną gałązkę. Nie jesteśmy w stanie złamać, ona się wgina w różne strony. I oczywiście tutaj i leczenie. I leczenie oczywiście nigdy ortopeda, który się zajmuje dziećmi, nie będzie silił się na nastawienie takiej rączki. Absolutnie nie. Załamania kątowe, nawet do 30 stopni, absolutnie prostują się w ciągu kilku miesięcy, w ciągu roku. To nie ma miejsca złamania. Bo taka jest plastyczność kości i taka jest nawarstwianie od chrząstki nasadowej, od której kość rośnie, że ona się po prostu prostuje. Kiedyś rodzice przyszli do mnie z dzieckiem po złamaniu uda, gdzie było załamanie 30 stopni. Panie doktorze, to trzeba łamać. To... Ja mówię, nie, proszę Państwa, zostawcie to. Naprawdę zostawcie to. Nie będziecie mieć problemu z krzywą nogą, tylko będziecie mieć problem z tym, że ta noga będzie dłuższa. Bo zawsze, jak jest kość złamana u dziecka, niestety ta noga rośnie szybciej, bo pobudzana jest chrząstka wzrostu. I w tym momencie zawsze musimy się z tym liczyć, że noga będzie dłuższa. I takie dzieci zawsze powinny podlegać kontroli, żeby wyrównać nóżki, bo ja nawet widziałem po takich złamaniach skrócenie do 2 cm. To jest najczęstsze złamania. To oczywiście łokieć złamania kości ramiennej, wyproste. Na huśtawkach spadnie z trzepaka, z huśtawki, z jakiejś tam, prawda, wspinaczki i tak dalej. Drugą rzeczą to są nadgarstki oczywiście. I to też są takie zgnieceniowe złamania. Rzadziej u dzieci występują złamania podgłowowe, prawda, kości ramiennej, ale też niestety się zdarzają. No i oczywiście złamania spiralne często u dzieci pod udzi. Są to złamania narciarskie, są to złamania upadków z roweru i innych rzeczy. Rzadko widuje się złamania kości udowej, prawda, czy... No oczywiście u dorastających dzieci często pourazowo tworzą się różnego rodzaju epifizjolizmy, najczęściej kości udowej, zwłaszcza u dzieci, które są otyłe, które mają tak zwany zespół adipozogenitale, czyli mają nadmierną tkankę tłuszczową, taką mężczyźni mają budowę bardziej kobiecą i tak dalej. Wtedy niestety ta chrząstka nasadowa jest słabsza. I dochodzi często przy nawet niewielkich urazach do przemieszczenia tej chrząstki nasadowej, to nazywamy epifizjoliza. I to są też bardzo częste rzeczy, które zdarzają się i takie rzeczy trzeba niestety operować, zwłaszcza stawy biodrowe.